Dobra, jesteśmy. To powiem tak, kampania. Ja akurat też na zadanie ma nawet wzięło. Okej, trochę inaczej to zapamiętałem. Mam dwie twierdze? Nie, to jest zamek. Albo cytadela. Co każdy ma przeżyć? Pamiętam, że to jest trudne. Zniszcz mongolską twierdzę, zniszcz przeciwników. Proste? Proste. Jedna drużyna. Podobała mi się misja ostatnia u Greków właśnie. Gdzie trzeba było... zniszczyć dwie drużyny, a nie jedną. Dobra, tam jakieś skrzynki są, ale... fajne mamy pozycję do strzału na nich. Nie wiem, czy nie najlepszym pomysłem byłoby pozabijanie ich, oni mają po 25 hapsów. Wydaje mi się, że tak. Dopiero potem skupić się na twierdzy. Najlepiej jakby oni się ustawili obok siebie. Na przykład coś takiego. No niech skoczy tam. To hipopotamem mogę dwóch zabić. Tyle nie zaskoczy. I przy okazji kasztor zniszczymy. Trzeba się na robakach skupić tutaj. Kurwa, spierdolił. Chyba, że będzie to jakoś i tak dobra. Pozycja, dobra. Dobra, i tak chyba tak zrobię. Mamy hipopotama. Chyba dostał ten rożen też troszkę. No, sześć. Jak nie będzie miał kaszteli, no to nie będzie miał bardzo czym napierdalać też. Ja pierdolę, co oni robią. Dobra, czy mamy budynki? No kurwa, mamy chyba wieże same. I ten jeden zamek do dyspozycji. A nie, mamy coś. Tylko nie mam bardzo z czego strzelać.
no kurwa. Nie widzę nosorożców, marnować. Naprawdę nienawidzę. Jest ich piątka. Szkoda, że oni są tacy mądrzy. Po skończonej turze to jeszcze spieprzają. Może jakieś katapulty? No bym spierdali z tym. Gdzie? Słyszycie? Zaskoczył. No kurwa! Trzeba ten kasz też rozjebać. Rozjebać ten kasz też. Denerwują mnie już. Te wariaciki. Dobrze. Nie ma kasztelów. Oni... Nie, ma jeden. No, to jest jeden. I z tych katapult sporo robią. A, widzę te skrzynki. Nie mam bardzo jak się tam dostać. No i chyba też celu bardzo nie mam. Tak by mi się wydawało. Nie wiem, czy nie opłaca mi się po prostu podejść, najebać im to tyle. I potem twierdzę zniszczyć po prostu. Chyba tak zrobimy. Podejdziemy, najebiemy. Mamy wybór robaka jak coś, bo to trzy tury i załatwimy sprawę. A tak możemy strzelać, kurwa, i to nie jest pewne w żadnym stopniu. Mamy wybór robaka. Także idziemy najebać. Tylko jak tam zejść? Kurwa. Dużo serii wejdzie. Dzisiaj jest sobota, 16 maj. 18 wejdzie bardzo dużo rzeczy. Bardzo dużo rzeczy wyleci na YouTube'a, na mój kanał. Ale jak patrzę, to progres jest jednak cały czas. No kurwa, nie. Tak to się nie robi. Ile zadało? Dobra, raczej mnie nie zabiją. Raczej. Dobra, i tak będziemy musieli potem podejść troszkę.
podejść troszkę z budowlami, aby zniszczyć twierdzę, tylko ją będziemy już niszczyć, powiedzmy, na sucho. Czy mam hipopotama jeszcze jednego? Nie mam jeszcze jednego hipopotama. Co jak zrobimy? A, nie mam granatów. Chciałem trochę zrobić tak, aby on podleciał do tego jednego. Kurwa, zajebiste nazwy, nie? Mongol Grill, Mongol Rożen. Podejdziemy sobie, będziemy musieli i tak twierdzę zniszczyć koniec końców, bo taki jest cel, tak? Wszyscy przeciwnicy i twierdza, tak? Niszcząc twierdzę, niszczy przeciwników. Niszcząc przeciwników, twierdzę nie niszczy. To do się rozchodzi. Co to kurwa za skrzat, bo ja nie czaję. Rozbudowa naszego imperium idzie nam bardzo powoli. Bardzo powoli. Znowu chili. Nieźle. Spróbujmy tego kanarka użyć, co? Ciekawe, ile on zadaje. Z ciekawości. Z czystej ciekawości. 40. Dobra. Mamy już załatwioną jedną sprawę. Teraz możemy spokojnie budować i zniszczyć twierdzę. Aby jednak tego dokonać, myślę, że mogłoby mi się Nie. Kanarka nie chce. Dobra. Jak się tu mogę dostać na ten most? To jest to koło sterowne. No, jakoś to zrobimy. Plecaka odrzutowego tutaj nie mamy. Mamy belkę jak coś. Nie wiem czy... Nie będę musiał belku się posłużyć. Zobaczymy. To mogą być naprawdę dobre bronie. Wybór robaka. O tego. Majtka. Nosorożec. Nalot. Nic szczególnego. Babunie. Nalot. A tu my nie mamy aż tak dużo budynków. Nie mamy. Nie mamy. Bo na dwie, że były wyliczone. Ale kurwa, ja je używałem, no właśnie. Ja już nic nie zrobię. Nie mam tyle pozycji kluczowych. To tego też nie mam. Zmarnowałem swój potencjał. Super hipopotam. Mam jeden zamek tylko i ja kurwa dalej nic nie zrobię.
szkoda. Ja tej wieży użyłem chyba. Kasztel użyłem, kurwa. Tak miałbym cytadelę, ale tak naprawdę chuj mi z tej cytadeli. Ja nie mam i tak broni, które wymagałyby ode mnie tej broni. Też może się okaże, że tutaj będzie. Dobra, no trudno, no zmarnowałem potencjał, nie ma chyba co. Bo tam pewnie do jakiś trebuszet kurwa bym znalazł czy coś takiego. Pluję sobie trochę w twarz. Bo tam mógłby być jakiś serio trebuszet. Znaczy ogólnie byłoby mi łatwiej niszczyć ten... tą twierdzę. Jestem w chuj ciekawy, co tam może być w tej skrzyni. Dlatego pójdziemy tam. Kurwa, co? Ale tak właściwie jestem sam sobie winny, bo nie przemyślałem sytuacji. Patrząc na to, ile tu jest min. Super hipopotam. To jednak użyję tego. No trudno, nawet jeśli umrze. Mamy hipopotama jednego, super. To jest kasztel. A ja potrzebuję hipopotama z zamku. Ale to też mi nie daje jeszcze gwarancji wygranej. Tak właściwie, to chyba najlepiej było pozbierać skrzynki. Puścić trzy hipopotamy na twierdzę. Wygrałeś grę. Grałeś grę wtedy. No bo teraz to ja będę się męczył. No i co, ja mogę tutaj z balisty napierdalać? Gdzie mam i tak jedną? No serio, zadaję sobie teraz pytanie, co ja będę robił. Bardzo daleki dystans. Dwa naloty. I tak duży wiatr. No trudno, nawet jeśli miałbym z bazuki napierdalać, to nie mam żadnej presji. Mam czas. I nikt mi nie przeszkadza bardzo. Ile to zadało? Napalm by się przydał. Napalm jest fajny. Od następnego odcinka będą już... będzie już średniowiecze. Że cudownie.
Dobra. Użyjmy katapulty. Mam nadzieję, że jednak coś trafimy. Coś. Dobra, mój przeciwnik to na pewno by trafił. Coś nie komputer. Jeszcze mamy katapulty, tak? Wymagana twierdza. Wymagany kasztel. Prawie. Mamy jeszcze? Nie. Wydaje mi się, że trzeba zrobić w ten sposób. Podejść. I z bazuki. Zniszczyć. Bo już nie mam żadnych hasłów w rękawie bardzo. Co? Zrobmy w ten sposób. No bo co ja mam innego? Mam bazukę. No kurwa, jakbym bazuki już nie miał, to mógł się bardzo przejmować. No trochę tur będzie. Czy to ma tak potrwać? No ale lepszy pomysł macie? Ja na przykład tymi bombami kasetowymi w ogóle nie trafię. Osiem? Serio? Czemu po 8? Dobra, wiecie co? Może użyjmy bomby kasetowej. Tak sobie myślę, albo moździerz. Sześć, kurwa. Będziemy tu 2 lata napierdalać. No ale w końcu się uda. Z tymi budynkami strasznie zjebałem. A to się opłaca? O, patrzcie, tu jest orientalna. Kurwa, to za daleka droga do przejścia. Trzeba było bardziej logistycznie podejść do broni. No, ale niestety. Kurwa, nie wiem, Simsy bym zagrał. 25 minut, czy... Nie no, dam radę. Tylko kombinuję troszkę chyba za bardzo. Trochę chyba za bardzo kombinujemy. Zagrałbym serio w GTA 1 i 2. Tam nawet misji nie trzeba bardzo przechodzić. Też taka sprawa.
Dobra. No niszczmy to, kurwa. Wyobraźcie sobie na przykład 1000 obrażeń zbić, kurwa, po 20. Nie, nie. Ale ogólnie wybór robaka nie zaburza kolejności tur. Tylko tu też zadajemy czasem po 10. Dobra, 24 minuty mamy, damy radę. Nie wiem, od czego to zależy, że czasem zadamy tyle, czasem tyle. Zupełnie nie mam pojęcia. Najlepiej by było, jakbym utopił tego robaka, którego cały czas nie wspiera. Bo... Chuj tu chodzi. Dobra. Dwie tury. Jeszcze jedna tura i po sprawie. Jakbym miał jeszcze raz przychodzić, to tak jak mówię, użyłbym trzech hip... wziąłbym jeszcze jedną skrzynkę i trzech hipopotamy, kurwa, i macie wygraną grę. I nie musicie nic budować, nie musicie nic zrobić. No ale... ja zrobiłem tu ciut inaczej. Można też wykorzystać, że nie mają mało życia. A moim zdaniem najlepiej jest wykorzystywać właśnie to, że są te hipopotamy i to jest 100% szansy, że trafisz, no chyba, że jesteś amebą. Komputery ogólnie nie potrafią nimi dobrze operować. Udało się. Jestem w chuj zadowolony. Dobra, udało się. W następnym odcinku zaczynamy magię Merlina. Cześć.